Czy było tego ulicą? Tak. A na złotę ulicy, to na tyle. Dziękuję. Tak, ustąpiłeś pierwszeństwa w Rosji Bożym, to zabrałeś Europą. Także wszystkiego dobrego dla siebie, za całe zaciśnięcie, które wspiera. Byśmy was wolni poprosić. Troszkę. Troszkę bliżej. Rzadka okazja, żeśmy komputer przyjmowali. Mikrofon. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący. Jak chyba chcę. A jest ciśnienie. Mikrofonu były. No, dobra. Spróbuję. Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie. No cóż, jestem bardzo zaaferowany, trochę wzruszony, mogąc przez tak szanowny gremium, jakim są nie Rada Miasta, przedstawić jakiś taki krótki list tego, jak to się działo, to o co tutaj wszędzie chodziło. Zaczynając przygodę w warstwie kurwowym, czyli ponad 20 lat temu, musieliśmy po prostu tak organizacyjnie się określić i razem z braćmi, żeśmy wstąpili do Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich, które jest jednocześnie członkiem EGS, czyli Europejskiej Organizacji Strzelców Historycznych. Organizacja ta zaczęła się tworzyć w 75 roku już na stałe, ale początki rozpoczęły się w 55 roku i stopniowo do tej organizacji zaczęły dorastać i zapisywać się inne organizacje. W tej chwili w tej organizacji strzelców historycznych jest około 25 państw, w tym Polska oczywiście, i tam jest około 3000 stowarzyszeń nas wszystkich, bo każde z bractw jest jakby osobnym tym. I w Europie jest około 6 bilionów członków. To się dzieje w ten sposób, że od bractw poszczególnych, powiedzmy, stowarzyszeń, wybiera się króla, jest wybierany też król kraju, jest też i wybierany właśnie król Europy. Uczestnictwo w tym strzelaniu mogą mieć tylko królowie, którzy wcześniej zdobyli tą godność na poszczególnych szczeblach mroku i dlatego miałem prawo i tą niewątpliwą przyjemność reprezentować kraj, Racibórz i nasze bractwo właśnie na spotkaniu w Mójcji w Austrii. No po selekcji jakiejś tam krótkiej nastąpiła faza jakby to finałowa, gdzie zawieszony na rzepce ten kur został poddany torturom, czyli próbą zrzucenia go z piedestału. Za około 150 strzałem, podchodząc czterokrotnie do niego, no miałem tą satysfakcję i piękny widok, jak on po moim strzale nurkuje w dół. Oczywiście nie spadł na ziemię, bo był sznurkiem przyczepiony, żeby zawisł na górę. Braci Kurkowych jest to najwyższy zaszczyt, jeżeli się posiada właśnie takiego kobieta zestrzelonego. Udało się to dzięki temu, że tak jak powiedziałem, 20 parę lat temu na jakby to żądanie nawet czy prośbę mojego serdecznego przyjaciela Mariana Zawisły utworzyliśmy właśnie to bractwo kurkowe. Mogłem wtedy także właśnie przez bractwo kurkowe reprezentować Racibórz, Śląsk, Polskę,
No i w ogóle przede wszystkim idee brackie, które są jakby to wpisane w działalność, czyli współpraca, czyli pomoc wzajemna, miłość do ojczyzny. Ma to jakby to mocny wydźwięk. 20 lat, a udało nam się wiele rzeczy osiągnąć dzięki między innymi dobrej współpracy z Szanowną Radą, z szanownymi panami prezydentami, Osuchowskim, Hajdukiem, tutaj przewodniczącym Lękiem, panem Polowym. Także stopniowo żeśmy obrastali w piórka i muszę się pochwalić i podziękować bardzo za tą współpracę. Pochwalić się tym, że nie przynieśliśmy żadnego jakiegoś defektu w naszej działalności. Europejskich strzelców historycznych będę mógł w dalszym ciągu, tym bardziej na szerszym polu, propagować Racibórz, gdzie musiałem paru osobom tłumaczyć, że tego się nie czyta Racibórz, tylko Racibórz, ciężko to wymawiali, ale będący tam protektorem naszego ruchu książę Habsburg, a też się nauczył i wielu, wielu innych musiało próbować. Deklaruję, że będę starał się jak najwięcej pracować przez ten okres czasu, żeby przynosić chwałę i splendor Raciborzowi.